Dzień dobry Państwu, witam bardzo bardzo serdecznie. Nazywam się Jan Korpis, zostałem upoważniony przez organizatorów festiwalu Chopin w Alpach Jesieni, żeby zainaugurować krótkim słowem wstępnym spotkanie z autorem, więc o tym za chwilę. Tymczasem chciałbym powiedzieć, że 40. jubileuszowy, bo to przecież okrągła liczba, festiwal Chopin w Alpach Jesieni ma od pewnego czasu taką bardzo muzyczną konstrukcję, to znaczy formę trzyczęściową, tak to się w muzyce określa, A, B, A, 1 ewentualnie. Oznacza to w naszej ramówce festiwalu, że mamy prolog, po czym następuje ta zasadnicza część festiwalowa, częściowo w Ostrowie, a ta kulminacja to oczywiście Antonin, no i A1, czyli epilog. I dzisiaj w tej naszej narracji 40. festiwalu właściwie jesteśmy już w tej części końcowej epilogu. Tak się dotąd składało, że epilog był w znacznej mierze poświęcony słowu. Słowu pięknemu, słowu literackiemu. To Państwo wiedzą, że mam tutaj na myśli konkurs literacki o tematyce Chopinowskiej. Te konkursy się już odbywały. Zawsze mieliśmy piękne poetyckie pokłosie tych konkursów, które to pokłosie było publikowane w specjalnym tomiku wierszy. I w tym roku mamy oczywiście kontynuację słowa jako takiego, ale będzie to słowo historyczne. Szanowni Państwo, tyle tytułem jakby króciutkiego preludium, a część zasadnicza to oczywiście spotkanie z autorem. Oto przed Państwem, oto przed nami pan Dariusz Peśla. Który jest autorem tej oto książki, wspaniałej, imponującej i już nawet sam ogląd zewnętrzny tu wiele mówi. Oto książka Radziwiłłowie, książęta z cesarza łaski, linia berlińsko-antonińska. Autora oczywiście nie muszę specjalnie przedstawiać, ale honory domu i ten moment, że oto okazuje się jakie publikacja zobowiązują chociażby do syntetycznej informacji. Dariusz Peśla, historyk, regionalista, pisarz, społeczny, obrońca praw osób niepełnosprawnych, miłośnik Radziwiłłów, były redaktor Gazety Ostrowskiej i naszego rynku, współpracownik pism regionalnych i ogólnopolskich, takich jak Wieści Przygodzickie, Wiadomości Ziemiańskie, to pismo Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie, Słowem i Kształtem, to kwartalnik Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych i Mandra i Góra. To pismo Towarzystwa Turystycznego Osób Niepełnosprawnych. Publikacje, jest to imponująca lista rzeczywiście z wielu lat. Bardzo, bardzo taka rozrzucona w sensie tematycznym, ale gdyby zapoznać się ze wszystkimi, to co jest cechą, już tak to mogę powiedzieć, troszeczkę interpretując, no jest to głęboka dociekliwość, gdzie o źródła, no i zawsze autorskie, bardzo wyraziste interpretacje faktów. Społecznik to jest bardzo ważna gałąź działalności naszego autora. No tutaj też imponujące akcje, projekty, przedsięwzięcia na rzecz właśnie osób niepełnosprawnych. Jest autorem właśnie wielu projektów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Między innymi takiego projektu jak Jestem tylko niepełnosprawny. Jestem tylko niepełnosprawny. Ja tylko nie chodzę. Ja tylko nie słyszę. Ja tylko nie widzę. I w którym to uczestnictwo w tym projekcie no, liczy się na osób 1200 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu oczywiście Ostrowa. Także posiłkuję się, jak Państwo widzą, dodatkami, no bo nie sposób wszystkiego zapamiętać, ale nawet syntetyczne przedstawienie już jakże wiele mówi. Natomiast co się tyczy książki Radziwiłłowie, książęta z cesarza łaski, to życiową pasją Dariusza Peśli są właśnie Radziwiłłowie, którym poświęcił wiele publikacji prasowych oraz opracowań w wydawnictwach książkowych. Dzisiejsza książka, pierwszy tom, jest owocem ponad 30 lat poznawania dzieł
Radziwiłłów, na które składają się oryginalne dokumenty, pisma, listy i pamiętniki samych Radziwiłłów. Wiele z przedstawionych w książce informacji jest mało bądź w ogóle nieznanych. Wiele faktów i dokumentów ujrzy światło po raz pierwszy. Niewątpliwie książka Radziwiłłowie, książę Tastesa Żabowski, linia berlińsko-antonińska obala wiele stereotypów i nieprawdziwych przekonań funkcjonujących od setek lat na temat Radziwiłłów, czyli odkłamywanie pewnych przyzwyczajeń, nawyków i niesprawdzonych wiadomości. Tak to należy rozumieć, a więc tych przekłamań, a także wyolbrzymiania tychże nie do końca sprawdzonych faktów, w odniesieniu, czy nawet z praktycznego ujęcia na pewność działań, szczególnie politycznych. Prezentowana książka jest pierwszym opracowaniem popularno-naukowym ukazującym dzieje Radziwiłłów związanych z regionem ostrowskim, nazywanym powszechnie z racji zamieszkania linią berlińską, a przez autora berlińsko-antonińską. Szanowni Państwo, z mojego punktu widzenia, jak Państwo wiedzą, jestem z festiwalem związanym już od wielu, wielu lat, z częścią programu artystyczną. Przecież objąłem kilka lat temu dyrekcję artystyczną i muszę powiedzieć, że z naszego muzycznego, muzykologicznego punktu widzenia, chopinologicznego punktu widzenia, taka publikacja, ona jest bardzo poważną bazą, bazą historyczną, znaczącym kontekstem dla naszych już muzycznych dociekań, impresji nawet, czy najzwyczajniej wchłaniania klimatu chopinowskiej twórczości, bo to jest pewna osnowa, pewne naturalne środowisko, które też, co tu dużo mówić, inspirowało naszego Fryderyka. On tu był, on tu komponował i przecież z tą antonińską, berlińską, antonińską tradycją się zetknął na żywo. Więc ta nuta, która tak znajduje poważne odzwierciedlenie w pracy źródłowej, gdzieś tam jakimś echem również pobrzmiewa w twórczości Chopina i to nas też bardzo, bardzo interesuje. Szanowni Państwo, tym tytułem wstępu, a teraz oto sam autor zabiera głos i poprowadzi swoje spotkanie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Już wiecie moje nazwisko, Dariusz Peśla. Znamy się praktycznie na co dzień tutaj z mieszkańcami Ostrowa, głównie z widzenia. Część osób na pewno zna też rzeczy, które publikowałem wcześniej. Ja natomiast po takim wstępie pana Jana Popisa w zasadzie powinienem mówić bardzo cichutko i szeptem, ale dzisiaj mój głos troszeczkę też jest taki mało dysponowany, więc myślę, że ten temper mi się dopasuje do pana Popisa. W zasadzie wprowadzenie zwykle w koncercie jest takie, że atmosfera jest piękna, ale ja teraz będę musiał opowiadać o książce, więc tej atmosfery takiej wyciszenia, tego rozanielenia troszeczkę będę musiał niestety Państwa wyciągnąć. Opowiadając o książce, trzeba też opowiadać o paru faktach, które w tej książce się znalazły. Ale, drodzy Państwo, na samym początku, momencik, troszeczkę dosunę, żeby może słychać, mam nadzieję, że będzie ok. Drodzy Państwo, na samym początku chciałbym zrobić taką małą techniczną uwagę, a mianowicie, niestety mam problem z rękami. W związku z tym, przepraszam, ale nie będę udzielać autografów czy dedykacji książce. Ale technika dzisiaj jest o tyle fajna, że z grafikiem, który składał książkę, wpadliśmy na pomysł, żeby wszyscy Państwo mieli autograf. W związku z tym ten autograf oryginalnie został zeskanowany, wydrukowany. W związku z tym każda książka ma jednak mój autograf. Przynajmniej takim obejściem troszeczkę. Chciałbym tutaj na wstępie też powiedzieć taką bardzo osobistą uwagę, ponieważ jesteśmy tutaj w takim wspaniałym miejscu synagoga, a pewnie Państwo podzielicie ze mną tą uwagę, że może, czy nie fajnie byłoby, żebyśmy się spotkali w Antonii. Pałacu Antonińskim, o którym pisze o Radziwiłłach. Dzisiaj jest taka sytuacja, że niestety pałac
jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Tutaj chciałbym przy tej okazji apelować do gospodarzy pałacu, Kaliskie Centrum Kultury i Sztuki, żeby może jednak w przyszłości, może mam nadzieję niedalekiej, ten pałac jednak udostępnić również dla osób niepełnosprawnych. Możliwości techniczne dzisiaj są, bo nie trzeba przebudowywać pałacu, nie trzeba burzyć ścian, nie trzeba dobudowywać cudów. Po prostu są miejsca przy pałacu, jest piękny taras zewnętrzny, przy którym można postawić, dostawić windę zewnętrzną. W związku z tym jest taka możliwość, żeby ten pałac stał się dostępny również dla osób niepełnosprawnych. Udział w koncercie za pośrednictwem radia, telewizji, mediów, to nie to samo, co uczestniczyć w takim koncercie, osobiście posłuchać muzyki na miejscu. A poza tym, no, drodzy Państwo, wszyscy mówimy o Pałacu w Antoninie jako o takiej prawdziwej świątyni muzyki chopinowskiej. Mnie przypominają się takie słowa pierwszych organizatorów festiwalu, czyli tutaj mamy pana Kazimierza Pusaka, mamy Franciszka Kowalskiego i mamy też Jerzego Waldorfa. Pamiętamy takie słowa, że Antoninie odbywała się, można posłuchać muzyki, najpiękniejszej muzyki, w najpiękniejszym wydaniu. Drodzy Państwo, Jerzy Waldorf napisał kiedyś takie fajne słowa, które tak troszeczkę przyświecają temu mojemu dzisiejszemu apelowi do gospodarzy, do gospodarza pałacu. Jerzy Waldorf kiedyś pisał coś takiego. Ten pałac jako jedyny w Polsce, jako jedyny w Polsce od czasu Chopina został nietknięty. Jego deski, gdyby mogły przemawiać, miałyby prawo powiedzieć, myśmy go znały, myśmy oglądały i słyszały. Drodzy Państwo, osoby niepełnosprawne też by chciały dotknąć tego miejsca. I dlatego jestem wzruszony. Jestem wzruszony, drodzy Państwo, bo można powiedzieć, życie poświęciłem temu miejscu, a nie mogę tam być. To jest ciężko. I tak nie powinno być, drodzy Państwo, bo osoby niepełnosprawne nie mogą korzystać z pałacu, stojąc pod pałacem. A byłem świadkiem takiego zdarzenia, które przeżywam do dzisiaj. Goście, potem okazało się z Holandii, krążą wokół pałacu z osobą niepełnosprawną na wózku i szukają miejsca wejścia do pałacu. No więc pani kelnerka wybiega na ten widok i proponuje, zaprasza towarzyszące osoby na lody do pałacu, a lody temu panu na wózku my wyniesiemy tu na zewnątrz. Drodzy Państwo, tak nie może być. Ja tutaj proszę gospodarzy pałacu, proszę pomyślcie Państwo o tym, żeby to wreszcie zmienić. Mam nadzieję, że to stanie się szybko. Ja przygotowuję, drodzy Państwo, drugi tom. Wcale by nie stało nic na przeszkodzie, żeby drugi tom, żebyśmy razem się spotkali przy promocji drugiego tomu właśnie w Pałacu w Antoninie. To nie są gigantyczne dzisiaj koszty, taka winda zewnętrzna, nie ma tu technicznych jakichś wielkich przeszkód. Ja apeluję przy tej okazji może do ewentualnych sponsorów, może Państwo zechcielibyście wesprzeć gospodarzy Kaliskie Centrum Kultury, żeby taką windę ufundować, żeby rzeczywiście te osoby, które chcą, mogły tam w tym pałacu się znaleźć. Przepraszam, taki długi wstęp, ale no. Myślę, że to też jest istotne. To jest część, drodzy Państwo, tej książki. To, co mi leży na sercu. No i drodzy Państwo, przy tej okazji chciałbym też podziękować kilku osobom z imienia, nazwiska, bez których tej książki by nie było, bo to, że ja współpracuję z festiwalem 20 lat, w tym roku 21 już lat, jest to kawał czasu, ale ileś okoliczności sprzyjało, że wcześniej ta współpraca no,
były jakieś podstawy, żeby ta współpraca się rozpoczęła. I w związku z tym takie podziękowanie i po kolei przede wszystkim rozpocznę może od osób, które bezpośrednio już pracowały przy tej książce. Drodzy Państwo, grafik, który, no to co Państwo oglądacie, to jest dzieło grafika, który współpracował ze mną. To jest Marek Szymański, był też redaktor Gazety Ostrowskiej, z tamtych czasów mój wielki przyjaciel. No i powiedziałbym, jeśli chodzi o grafikę, to no, można powiedzieć wielki człowiek. On o sobie mówi, że nie jest zawodowym grafikiem, on nie jest profesjonalistą. On jest tylko rzemieślnikiem. Drodzy Państwo, takich rzemieślników dzisiaj potrzeba naprawdę wielu, bo efekt tego rzemiosła jest widoczny, jest piękny po prostu. No, duża praca, która została tutaj włożona, to jest Anna Idziorek, korekta językowa. Bez tego no, książka też nie ma swojego uroku i swojego piękna, bo drodzy Państwo, proszę mi wierzyć, że jest to bardzo ciężka praca. Korekta językowa przy takich książce jest to jedna z bardziej istotnych części pracy przy książce przed wydaniem. Proszę mi wierzyć, ile pani Hania namęczyła się, żeby wyciąć te wszystkie chwasty językowe z książki, żebyście Państwo już mogli czytać taką ładną wersję, ułożoną, formowaną tak jak należy. Także Hani też wielkie podziękowania. Drodzy Państwo, też mieliśmy ostatnie takie dość mocne perturbacje z drukiem książki. Okazało się, że no, rzutem na taśmę znaleźliśmy drukarnię, to aż w Grodzisku Mazowieckim, drukarnia Heistra. Ja tutaj celowo wymieniam tą drukarnię, bo jakość tej książki, wydanie tej książki jest naprawdę na wysokim poziomie i naprawdę jest, możemy się czym chwalić i na pewno tą drukarnię także możemy chwalić, że i raz, że na czasie, w czasie się zmieściła, bo czas nam gonił bardzo mocno, ale też chodziło o jakość, żeby jednak lata pracy wyglądały na końcu i każdy ma chyba też takie oczekiwania, żeby ten końcowy efekt był naprawdę ładny, żeby z miłą chęcią brać książkę do ręki. Drodzy Państwo, to są takie osoby, czy jak drukarnia, a jeszcze dodam Państwu, właściciel drukarni Heistra ma przepiękne nazwisko, nazywa się Roman Bombel. Także z panem Bomblem naprawdę przez ten miesiąc ostatni nie bąblowaliśmy. Także no, nazwisko jest przepiękne, zabawne, ale jednocześnie bardzo fajne. Drodzy Państwo, moment, Agnieszka, moja żona, no i właśnie, no i też moja żona muszę tutaj wspomnieć, bo bez niej nie byłoby mnie nawet tutaj, także nie mówimy o książce, ale również tutaj. Mniej więcej w ostatnim roku rozwodziliśmy się mniej więcej 52 razy, ale ostatnio obiecała mi, że wyrzuci mnie dopiero jak skończę książkę, więc na wszelki wypadek piszę w drugi tom. Potem ewentualnie jeszcze zrobimy jakiś aneks, coś takiego, więc myślę, że będzie dobrze. Drodzy Państwo, w naszym życiu zawsze spotykamy jakieś osoby ważne, które gdzieś tam w jakiś sposób nas dopingują, mobilizują. Ja też takie osoby spotkałem. Przepraszam, teraz powiem duże słowa, ale te osoby się nie obrażą. Znam, przyjaźnię się z tymi osobami. Tylu lat, znam je tyle lat, że mogę sobie pozwolić na takie określenie, ale cudzysłów, wkładamy to w mocny cudzysłów, prawdziwi szaleńcy Boży. Drodzy Państwo, szaleni ludzie, to słowo, ponieważ ja nie byłem znanym człowiekiem, nie jestem jakimś wielkim historykiem, naukowcem i tak dalej. Wiele osób, które spotkałem, postanowiło, że tak powiem, zainwestować we mnie przede wszystkim swoje zaufanie. Pierwszy tutaj obecny jest dyrektor muzeum naszego, Witek Banach. Witku, ja Ciebie bardzo serdecznie witam. Nasze spotkanie, jak pamiętasz, to jest początek lat 90. ubiegłego wieku. To ja zawsze mówię ubiegłego wieku, to mnie się wydaje, że ja mam chyba 100 lat, ale tak nie jest.
Tak nie jest. Troszeczkę czasu minęło. Pisałem wtedy książkę, taką pierwszą monografię o Dębnicy, z której pochodzę. Potrzebna była wtedy taka recenzja tej książki. No i kto mógł recenzję lepiej napisać, jak nie człowiek, który tutaj regionalną historię zna doskonale, i właśnie Witek Banach pomógł mi w tym. Od wtedy, że tak powiem, nasza znajomość trwa. Witek Banach ma u siebie w muzeum taką czarodziejską szafę, drodzy Państwo, że co niektórych autorów przepuszcza przez tą szafę na tą drugą stronę. Witku, wielkie podziękowania i szacunek dla Ciebie, że wtedy takiemu młodemu chłopakowi, który dopiero zaczynał swoją przygodę z Radziwiłłami i z historią naszego regionu, otworzyłeś tą czarodziejską szafę do tej krainy Oz, gdzie mogliśmy przejść, czy do Narni, gdzie mogliśmy przejść na drugą stronę. I dzisiaj wielu autorów, których Ty przepuściłeś przez tą szafę, jest tutaj uznanych w naszym regionie. Cieszę się, że mogę być i Twoim przyjacielem, i że mogłem skorzystać z Twojej pomocy. Drodzy Państwo, Agnieszka mnie tutaj strofuje, żebym się streszczał, ale nie przejmujcie się Państwo, zdążymy. Dużo osób, mamy czas, do wieczora jest dużo czasu. Tak jest. Drodzy Państwo, nie mogę też pominąć takiej osoby jak profesor Jerzy Pietrzak. Nie wiem, czy Pan profesor jest obecny. Nie ma. Pan profesor Jerzy Pietrzak, swego czasu redaktor naczelny Gazety Ostrowskiej, który mnie zaprosił do współpracy z Gazetą Ostrowską. To były moje pierwsze takie większe publikacje, również na temat Radziwiłłów w Gazecie Ostrowskiej. Zaryzykował bardzo mocno, bo powiedzmy pióro dziennikarskie, czy system pisania w gazecie jest zupełnie inny niż takie pisanie w książce, gdzie można sobie pozwolić na szersze wypowiedzi, na jakieś szersze tam udokumentowanie i tak dalej. Natomiast w gazecie trzeba wszystko bardzo mocno streszczać i pisać bardzo krótko. Więc ta nauka z Gazety Ostrowskiej, ta nauka z czasów, kiedy mogłem pracować w Gazecie Ostrowskiej, też w tej książce ma jakieś swoje znaczenie. Drodzy Państwo, no nie mogę inaczej, jak też wspomnieć wielkiego mojego przyjaciela Andrzeja Leraczyka, z którym współpracujemy od 2000 roku, Andrzeju, pamiętasz? Andrzej Leraczyk to jest dopiero szalony człowiek. Przyjechał do mnie w roku 2000, w maju, i mówi: Darku, potrzebuję tekst do Informatora Chopinowskiego, wrzesień. Musi to być wydane, czyli książka jest Informator składany w sierpniu. Do tego czasu masz masę czasu, pisz. Tak, tak, pewnie. Fajnie powiedzieć. Masa czasu, 3 miesiące, zebrać się, znaleźć materiały, coś napisać i opublikować. No i tak, drodzy Państwo, się rozpoczęła nasza przygoda z festiwalem, moja przygoda z festiwalem. Nasza znajomość tutaj z Andrzejem. Co roku wyglądało mniej więcej to w ten sposób, że przynosiłem materiały Andrzejowi, bo rok kalendarzowy organizatorów festiwalu wygląda inaczej trochę, ponieważ kończy się festiwalem we wrześniu i od 1 października mamy nowy rok i nowy festiwal, także wszystko rozpoczyna się od początku i przygotowania. W związku z tym, oddając Andrzejowi materiały, odbierałem od niego już później gotowy informator. No i umawialiśmy się na przyszły rok, gdzie zawsze padało to sakramentalne, więc jesteśmy zgodzeni. No na drugi rok, pamiętasz, Andrzeju, tak było. Na drugi rok przynoszę materiały oczywiście. Starałem się, żeby to w miarę szybko było. Gdzieś około czerwca, czasami lipca, już gotowe teksty były przynoszone. Andrzej zwykle je przeglądał. Zwykle co roku były większe. Andrzej się chwytał za głowę i mówi: tak, no róbcie tak dalej. Tylko Peśla będzie w tym informatorze. Także nic więcej nam się nie zmieści. Także w ten sposób to wyglądało. Męczył się Andrzej z nami, ze mną przez kilkanaście lat, ale jakoś ta współpraca fajnie była kontynuowana i informatory się ukazywały. Ja mogłem te teksty, drodzy Państwo, publikować. Gdy kilka lat temu Andrzej, chyba ze 3, Andrzeju, postanowił odejść na emeryturę,
5 lat, tak? To już jest 5? Nie może być. Czas leci niesamowicie. Wtedy też, drodzy Państwo, podjąłem taką decyzję, że ja też chyba przejdę na emeryturę, bo powiedzmy jedna ekipa przychodzi, robi swoje, czas mija, przychodzą nowi, trzeba robić miejsce też innym osobom. I wtedy napisałem taki elaborat troszeczkę pożegnalny do Marii Frąszczak. Osoba, nie wiem, czy Marysia w tej chwili jest, bo widziałem, wyszła na chwileczkę na zewnątrz. Do Marii Frąszczak, która jest takim duchem festiwalu, że ty Państwo, jak sobie możecie wyobrazić Antonin Pałac i ten wielki filar w środku, który podtrzymuje ten strop, to jest Maria Frąszczak. Drodzy Państwo, to jest Marysia. Człowiek, który działa trochę bardziej zakulisowo, nie widać jej tak bardzo, natomiast robi ogromną robotę, gigantyczną robotę, także szacunek dla niej. No i wtedy też pisałem, 5 lat temu jest, wtedy pisałem też do Marysi taką informację, że wiesz co, ale coś się zaczyna, coś się kończy, pora też na mnie, żeby inne osoby może weszły, zaczęły publikować nowy narybek, na pewno jakiś się pojawi. No, Marysia dosłownie 5 minut po wysłaniu maila, Marysia do mnie odzwania i mówi coś takiego: Darku, przepraszam cię, ale mam awarię mojego internetu. Moja skrzynka mailowa przestała działać. No nie odebrałem żadnego maila od ciebie. Nie wiem, co ty tam piszesz, ale w żadnym wypadku nie kończysz roboty na festiwalu. Także, drodzy Państwo, z powodu awarii maila Marysia nie odczytała informacji, no i pozostałem jeszcze. Wtedy też padło takie między nami porozumienie, że do festiwalu mamy parę, do 40-lecia festiwalu mamy parę lat i mówi, zachęcała mnie, żeby przynajmniej dotrwać do tego okresu, no i żeby sfinalizować tą książkę. Drodzy Państwo, to w zasadzie Maria Frąszczak była taką, dzisiaj może użyję tego określenia, matką chrzestną tej książki. Ona mnie zmobilizowała i powiedziała: bierzcie do roboty, piszemy książkę, musi być na 40-lecie i nie ma dyskusji. Po prostu. Drugą osobą, i tutaj jest też obecny mój przyjaciel Roman Biadała, który mobilizował mnie, dopingował mnie, żeby jednak to też ogarnąć, żeby pisać tą książkę. Duże wsparcie od Romana. Roman, bardzo, bardzo ci dziękuję. Roman Biadała znany jest bardziej chyba stąd, że jest twórcą systemu Sensor dla osób niepełnosprawnych. To jest genialne urządzenie, które wspiera takich jak ja. Czyli jest to urządzenie, którym można obsługiwać komputer, pisać na komputerze i różne inne urządzenia, nie posługując się rękami. Czyli w tym momencie otwartość dla osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o komputery, o pisanie, o różne rzeczy, jest niezwykła. Tutaj w tym momencie też wielki szacunek dla Romana, i dla jego wynalazku system Sensor. Polecam też uwadze. No i tak mniej więcej, drodzy Państwo, są też inne osoby, ale tu mamy troszeczkę czasu, momencik. Ja jeszcze muszę wspomnieć, za chwilę będziemy szybciej to robić, ja jeszcze muszę wspomnieć osoby, których niestety już nie ma. I tutaj dla mnie bardzo ważna osoba, którą chcę tutaj przywołać, to jest Walenty Grzesiek z Dębnicy. Człowiek orkiestra, człowiek, który o Radziwiłach, o ostatnim Radziwile, chyba wiedział wszystko. 7 lat spędził jako kamerdyner w Pałacu Antonińskim. Rozmowy z panem Walkiem to była po prostu bajka. Każdemu życzyłbym spotkanie takiego człowieka. Następna osoba, którą też trzeba wspomnieć, miałem z nią wielką przyjemność spotkać, rozmawiać, to jest Anna Radziwiłł, niestety nieżyjąca już, wiceminister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Pani Anna, genialny człowiek, wielkie chodzące serce, drodzy Państwo. Polecam takie osoby właśnie, które były tak otwarte i mam nadzieję, że takie jeszcze będziemy spotykać. Za jej pośrednictwem udało mi się dotrzeć aż do Paryża, do pani Zofii Zdziałowskiej.
do księżnej Zofii Zdziałowskiej. Drodzy Państwo, jak mówimy księżna, mamy pewne wyobrażenia. Tak samo jak mówimy książę, książęta, to mamy pewne wyobrażenia, co to oznacza, czyli dystyngowanie, jakiś szacunek i tak dalej. Drodzy Państwo, księżna Zdziałowska dosłownie była taką osobą. Przepiękna mowa polska. To my jesteśmy plenimi w stosunku do niej, jak ona mówiła. Ona życie spędziła w Paryżu, natomiast jej mowa była przecudna. Przepiękna. Od niej usłyszałem mnóstwo informacji na temat ostatniego właściciela Antonina, Michała Radziwiłła. Znamy go z różnych takich nieprzychylnych stron. Tutaj, drodzy Państwo, będzie duże sprostowanie, ale dopiero w przyszłym roku. Ponieważ większa część tych informacji o Michale Radziwile to po prostu zwykłe plotki. Najczęściej powtarzane w gazetach przedwojennych. On był skandalistą, to prawda, ale nie aż takim, jak generalnie się sądzi. Drodzy Państwo, no i Radziwiłłowie. Nie byłoby książki bez Radziwiłłów przecież, prawda? Z nimi spotkałem się, drodzy Państwo, to jest koniec lat 60. Po raz pierwszy. Wtedy jako mały chłopczyk z rodzicami jeździliśmy z Dębnicy poprzez Kociębę, pomiędzy stawami, przez lasy do kościółka w Antoninie. Dla mnie oczywiście to były czasy, kiedy raczej niewiele się liczyło z tej mszy, natomiast te piękne obrazki kolorowe, które były witraże w oknach, one zostały mi w pamięci. Te piękne figurki ludzików na tych kolumnach, które są w kościele, to były wtedy takie figurki, to ludziki po prostu. Dzisiaj wiem, jaka to jest wartość historyczna tych rzeczy. Jaka niezwykła wartość jest tych rzeczy. Pamiętam też pierwsze moje spotkanie właśnie z tego okresu z samym pałacem, który był w stanie zrujnowanym totalnie. Powybijane szyby, powyrywane drzwi, bałagan niesamowity, walające się śmieci w pałacu. Ale coś takiego w tym pałacu jednak było ważnego. Coś takiego ważnego, że na moją wyobraźnię wtedy już mocno wpłynęło. Wtedy też usłyszałem po raz pierwszy nazwisko Radziwiłł. Kto to był, co to było, rozmowy z rodzicami i tak dalej. Wtedy to się tak naprawdę rozpoczęło. Ale kilka lat później po raz pierwszy wpadła mi w ręce taka książka Gustawa Bojanowskiego, Tydzień w Antoninie. Zapewne Państwo znacie tą książkę. Jeśli nie, to ja polecam. Drodzy Państwo, ja wtedy uległem czarowi tej książki. Książka wprost niezwykła. Wiedza, którą zawarł Gustaw Bojanowski w tej książce, pokazuje, że musiał mocno poznać historię Radziwiłłów. Opowiadał o wizycie Fryderyka Chopina w Antoninie w 1829 roku. Drodzy Państwo, ja wierzyłem święcie w każde słowo wtedy. I to był taki początek mojego zainteresowania Radziwiłłami. Później przyszły takie już poważniejsze opracowania, jak pamiętniki księżnej Luizy Radziwiłłowej, 45 lat mojego życia. Potem przyszły wspomnienia Małgorzaty Potockiej, córki Ferdynanda Radziwiłła, która też we wspomnieniach opowiada o swoim ojcu. Później przychodziły kolejne pozycje i to zainteresowanie takie zaczęło się z takich prostych rzeczy, zaczęło się przeradzać w coś więcej. Bo zawsze powstawało pytanie, czy to prawda, to co oni piszą, czy to jest prawda, czy tak naprawdę było. Takie pierwsze zastanowienie to jest po Gustawie Bojanowskim, ponieważ ja mieszkałem w Dębnicy i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać. On opisuje przejazd Fryderyka Chopina i Antoniego Radziwiłła przez Dębnicę. I coś mi się tutaj nie zgadzało, ponieważ opis tej trasy z Antonina przejazdu do Ostrowa tak nie bardzo mi pasował z opisem Dębnicy, że ta droga musiała być jakoś inaczej prowadzona. Na pewno Bojanowski musiał być w Dębnicy, ale jednej rzeczy nie dopytał, że w tych czasach tej drogi, którą on opisywał, jeszcze nie było. Po prostu nie było możliwe, a ja też skorzystałem z tej okazji, bo akurat przy tej drodze,
którą opisał Bojanowski, znajdował się mój dom. Po latach ta ulica została nazwana ulicą Fryderyka Chopina. A tak naprawdę ta droga przebiegała zupełnie inaczej. Obrzeżami Dębnicy, między Dębnicą a Nadstawkami. Między Dębnicą, Hutą, Nadstawkami, z krajem lasu, tak zwana istniała wtedy szeroka droga. W związku z tym tą szeroką drogą oni jechali, jeżeli by jechali. Oczywiście jest to fikcja literacka, ale te pytania, drodzy Państwo, zacząłem sobie zadawać i te pytania doprowadziły dzisiaj do tej książki. Bo ponieważ fikcja literacka to jedno, a fakty historyczne to drugie. Momencik, bo tutaj też sobie, ja sobie przygotowałem takie, drodzy Państwo, ściągi, żeby czegoś ważnego nie pominąć. Drodzy Państwo, takich literackich opracowań, które potem się okazały błędami, jest o wiele więcej. Ja miałem duży problem z rozpracowaniem słynnego koncertu Fryderyka Chopina w Pałacu Namiestnikowskim w Poznaniu. Drodzy Państwo, poznaniacy mają taką swoją własną szkołę i święcie wierzą do dzisiaj, że rzeczywiście ten koncert miał miejsce. Drodzy Państwo, nie było tego koncertu. To jest przykra informacja dla poznaniaków. Nie odbieramy im oczywiście tych rzeczy, ale to jest genialna sprawa, ponieważ udało mi się odkryć źródło tych nieporozumień. To jest cały cykl nieporozumień, a źródłem tej informacji pierwszym takim jest Bogusława Mańkowska z Dąbrowskich Mańkowska. To jest córka Henryka Dąbrowskiego, bardzo bliska przyjaciółka Wandy Radziwiłłównej. I Bogusława w swoich pamiętnikach pisała, że pewien artysta, pianista wstąpił do Poznania, urządził w Poznaniu koncert a rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, Antoni Radziwiłł go spotkał, bardzo go pokochał i obiecał, że będzie jego protektorem, będzie wspierał jego karierę artystyczną. Czyli dwie rzeczy połączyła w jedną całość. Sugestia wyszła taka, że był to Fryderyk Chopin. Drodzy Państwo, to nie był Fryderyk Chopin. Tutaj troszeczkę musimy wrócić. Ja Państwu powiem, że był to uczeń Józefa Elsnera, mam nazwisko, bo nie wszystkie, drodzy Państwo, to nie jest tak, że osoba, która pisze książkę, pamięta dokładnie wszystkie daty, nazwiska, wydarzenia, to jest niemożliwe, to są tysiące rzeczy. Drodzy Państwo, to był Józef Krogulski. Krogulski, polski, wspaniały artysta, prawie że rówieśnik Fryderyka Chopina, który w tym czasie był w Poznaniu. Prasa poznańska o tym szeroko się rozpisywała i to właśnie on koncertował w Pałacu Namiestnikowskim, ale było to dwa lata wcześniej. Sama Bogusława Mańkowska w swoich pamiętnikach pisała coś takiego, że ona dokładnie nie pamięta, który to był rok. Ona dokładnie nie wymienia nazwiska, ale drodzy Państwo, szukając, jak mówi się, po nitce dociera się do kłębka. Rzeczywiście tak się stało. Pani Bogusława Mańkowska pomyliła właśnie Krogulskiego z Fryderykiem Chopina. Nie możemy tutaj pokazać w tej chwili slajdów. Natomiast gdybyście Państwo zobaczyli fotografię czy rycinę z Krogulskim i z Fryderykiem Chopinem, to prawie że jak bliźniacy. Tak do siebie byli podobni. Czyli w tym momencie pomylić te dwie postacie, to nie było żadnym problemem. I stąd wynika ten błąd wielki, który potem został mocno powielany. Drodzy Państwo, utrwalony ten błąd został również na obrazie Siemirackiego, który jest obecnie wystawiany w Muzeum Radziwiłł w Nieborowie. Przepiękny obraz. Może krytycy malarstwa mówią, no nie do końca tak artystyczny, ale jest sam w sobie piękny. Tam jest pokazany koncert Fryderyka Chopina w tym słynnym Pałacu Namiestnikowskim. Drodzy Państwo, postacie, które występują na tym portrecie, zostały
no, żywcem skopiowane z innych portretów, z innych obrazów i wkomponowane dosłownie w ten portret, który, w ten obraz. Koncert Pałacu Radziwiłłowski. Przez wiele lat toczyło się wiele sporów, w jakim pałacu ten koncert się odbywał. Bo przypisywano, że to było w Poznaniu, bo przypisywano, że może to było w Berlinie. Ktoś nawet pisał, że w Antoninie. Wystarczy rzucić okiem, że to nie są wnętrza Pałacu z Antonina. Natomiast jest to, drodzy Państwo, taka czysta fantazja Siemirackiego. Po prostu on sobie wyobraził ten koncert, rzeczywiście umieścił to w jakimś miejscu. Prawdopodobnie, sądząc po szczegółach architektonicznych, tutaj jest też taka sugestia, że mógł być to pałac arcybiskupi w Poznaniu. Pewne detale architektoniczne z tego obrazu, które są wyraźnie widoczne, na to wskazują. Ja nawet spotkałem twórcę, pisarza, który pisał też o Chopinie w Wielkopolsce, który bardzo upierał się właśnie, że było to w pałacu arcybiskupim. Drodzy Państwo, nikt nie ma takiego przekonania stuprocentowego, ponieważ rzeczywiście Fryderyk Chopin w 1828 był w Poznaniu, był w pałacu arcybiskupim, ale nie odbył się tam koncert. Po prostu on był przejazdem przez Poznań. Odjechał z przyjacielem swojego ojca do Poznania na zjazd botaników. Tam chciał się w Berlinie spotkać z Radziwiłłami. Radziwiłłowie od paru lat już nie przesiadywali w Pałacu Berlińskim. Głównie przebywali w Ciszycy na Dolnym Śląsku. W związku z tym no, nie spotkał się nawet z Radziwiłłami. No i w związku z tym koncertu po prostu tam no, nie mogło być zwyczajnie fizycznie, nie mógł się taki koncert odbyć, nawet w Pałacu Namiestnikowskim. W związku z tym pozostawiamy tą sprawę taką w powietrzu, w kwestii wiary, że mogło coś takiego być. Mamy tablicę na Urzędzie Miasta w Poznaniu, która stanowczo twierdzi, że w tym miejscu koncertował Fryderyk Chopin. No, drodzy Państwo, nie koncertował, po prostu nie. Następne rzeczy, bo tutaj mam już przesunięte moje urządzenie do przesuwania. Znacznie szybciej mi przesuwa niż ja mówię. Także to nie jest zawsze synchronizacja, to jest podstawowa rzecz. Drodzy Państwo, ten mikrofon troszkę mi zasłania. O, może tutaj bardziej wejdzie z tej strony właśnie. O Michale mówiliśmy i tak dalej, więc podstawa właśnie te błędy, drodzy Państwo, te nieścisłości, te nieporozumienia, to była rzecz, która mnie napędzała do szukania i jeszcze coraz większe, coraz cenniejsze dokumenty. Drodzy Państwo, no i nie byłoby tutaj tej książki też bez pomocy instytucji, do których udało mi się dotrzeć, które wsparły mnie, że tak powiem, przy pisaniu, ponieważ taką podstawową i najbardziej cenną, jeśli chodzi o zawartość źródłowych informacji, to jest Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Drodzy Państwo, ilość informacji na temat Chopinów tam w archiwum jest nie tylko przerażająca, ona jest porażająca. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś szuka informacji o Radziwiłłach, wydaje mu się, że to jest tak jak w bibliotece. Wchodzi do biblioteki, bierze książkę z półki, przegląda, o to, czyta jak w słowniku, pod hasłem, pod numerkiem, wypisuje sobie i już. Tak, drodzy Państwo, nie jest. To są dziesiątki tysięcy dokumentów. Przejrzeć to już jest wyczyn. Ja miałem akurat taką no, możliwość i przyjemność, że mogłem się zarejestrować w archiwum i dostałem taką możliwość przeglądania zawartości. Część tej zawartości jest dostępna tak zwane online, czyli można sobie dziś wejść, obejrzeć. Natomiast ja miałem tą fajną przyjemność. Powołałem się, troszkę tak wpłynąłem na litość, bo mówię, jestem niepełnosprawny, nie mogę dojechać i tak dalej. Trochę tam pomarudziłem.
Państwo z archiwum udostępnili mi taką możliwość, że rzeczywiście nie musiałem tam na miejscu być, żeby obejrzeć zawartość, żeby zapoznać się z zawartością. Przeszukanie archiwum i wyszukanie tych rzeczy cennych, ważnych, to, drodzy Państwo, są całe lata. To nie da się tak zrobić z marszu i przez chwileczkę. Udało mi się znaleźć mnóstwo dokumentów, które zweryfikowały dotychczasowe informacje, ponieważ mnóstwo dat, które do tej pory znaliśmy, one zwyczajnie się nie pokrywały z rzeczywistymi datami. Ja miałem bardzo duży problem, a i wielką uciechę, gdy znalazłem jednego z Radziwiłłów, Marcina Mikołaja Radziwiłła. To jest dziadek Antoniego, bo tak będę tutaj robił, odsyłał, żebyście Państwo mieli rozeznanie, kto jest kto. To jest dziadek Antoniego Radziwiłła, naszego z Antonina, który były daty śmierci mylone dość mocno. I to też wpływało na pewne fakty historyczne, ponieważ oficjalnie mówiło się, że zmarł w połowie stycznia 1782. Natomiast jest to nie o tyle nieprawdą, ponieważ udało mi się odszukać akt zgonu Marcina. Się okazuje, że on od samutki miesiąc wcześniej zmarł, czyli 4 grudnia 1781. Czyli w tym momencie jest to, ma o tyle znaczenie, że jego następca, Michał Hieronim Radziwiłł, syn, wtedy staje się faktycznym właścicielem Ostrowa i dóbr przygodzickich. Wtedy faktycznym się staje właścicielem, bo obyczajowo on takim nieformalnym właścicielem był od roku 1771. Jeszcze wcześniej, w 1766, rozpoczął starania o przejęcie tych dóbr, ponieważ współwłaścicielem dóbr przygodzickich był drugi mąż Henryki Przebędowskiej, Doroty Henryki Przebędowskiej, Franciszek Bieliński. I też, drodzy Państwo, przez lata utwierdzano nas w przekonaniu, że Bieliński był właścicielem. Nie, drodzy Państwo, Bieliński nie był właścicielem Ostrowa i nie był właścicielem dóbr przygodzickich. On miał zapisane przez Dorotę tak zwane dożywocie na dobrach przygodzickich, które obejmowały wtedy też Ostrów. A dożywocie polegało na tym, że w zasadzie taki zapis majątkowy, który gwarantował mu dochody uzyskiwane z dóbr przygodzickich, ale nie stawał się automatycznie przez to właścicielem tych dóbr. Po jego śmierci w 1766 roku dopiero dobra zostały niejako uwolnione i mogły przejść w ręce Radziwiłłów. I tutaj rozpoczęły się starania, takie dosyć skomplikowane rzeczy, ponieważ Michał Hieronim nie był jedynym spadkobiercą Marcina Radziwiłła, ponieważ był jeszcze przyrodni brat Józef, którego nazywano Garbatym Radziwiłłem. Także w tym momencie zaczęły się dosyć duże problemy, spory, kto właściwie powinien to przejąć. Problem polegał na tym, że według statutów radziwiłłowskich po ojcu dziedziczył najstarszy syn. A w tym przypadku najstarszym synem był właśnie Józef z pierwszego małżeństwa Marcina i drugim najstarszym był Michał Hieronim, ponieważ pierwszy najstarszy Antoni został księdzem. W związku z tym on nie mógł dziedziczyć, bo został wyłączony z dziedzictwa. Natomiast drugi w kolejce w tym momencie stał się Michał Hieronim Radziwiłł, którego Państwo zapewne kojarzycie z marszałkiem Sejmu Ustawodawczego 1772 roku, ze zdrajcą ojczyzny, no bo taki miał niestety przydomek, określenie, że niestety przygnęło to do niego i tak już pozostało. Chociaż był genialnym gospodarzem, bardzo dużo tutaj zasług, można powiedzieć, wniósł do Ostrowa. Synagoga została postawiona na gruntach, które on przekazał Żydom, społeczności żydowskiej. W związku z tym już mamy ślad, tutaj przebywamy w miejscu, które niejako dotyka Michała Hieronima Radziwiłła. Spór pomiędzy braćmi
toczył się przez kilka lat. Też udało mi się odkryć dokument, on w tej książce też jest tutaj reprodukowany, mianowicie umowa z Marcinem, z ojcem pomiędzy i Michałem, w którym Marcin daje jak gdyby plenipotencję Michałowi Hieronimowi na rozpoczęcie starań do przejęcia całej schedy dóbr pozostałych po Dorocie Henryce Przebędowskiej. Po drodze Państwo, tu też taki wątek, gdyby Franciszek Bieliński był właścicielem Ostrowa, to Dorota Henryka nie mogłaby przekazać tych dóbr w 1755 roku Marcinowi. W tym momencie byłoby to nielegalne, bo jak można czyjeś dobra przekazać innej osobie? Po prostu dożywocie dla Franciszka Bielińskiego powodowało, że to było tylko dożywocie, tylko utrzymanie. To tak, drodzy Państwo, to się nam kojarzy z czymś takim, jak niedawno takie określenia, takie dość powszechne znaliśmy, tak zwany wycuk. Bardzo, bardzo takie popularne, czyli dzieci miały na utrzymaniu rodziców i dawały im do końca życia wikt i opierunek, gwarantowały tak samo, coś takiego miał zagwarantowane Franciszek Bieliński przez Dorotę Henrykę i to było zagwarantowane już w kontrakcie ślubnym. Natomiast działania o przejęcie dóbr radziwiłłowskich, czyli przygodzic Ostrowa, rozpoczęły się troszeczkę później, w 1771, a formalnie Michał Hieronim mógł stać się właścicielem tych dóbr, tego naszego, można powiedzieć, regionu, bo drodzy Państwo, ich dobra to by praktycznie pokrywały się z dzisiejszym powiatem ostrowskim. Prawie, że powiat ostrowski. Pomorze południowa część nie była aż tak daleko wysunięta, ale ta część północna to praktycznie pokrywało się z dobrami radziwiłłowskimi. I wtedy dopiero formalnie mógł stać się właścicielem dóbr przygodzickich. Jeszcze chwileczkę będziemy kończyć. Drodzy Państwo, i też taka następna rzecz. Drodzy Państwo, chciałbym tutaj też wskazać na podtytuł tej książki, ponieważ ja już słyszę zgrzytanie zębów naszych lokalnych historyków, którzy mogą powiedzieć, co ten Peśla sobie wymyślił, pisząc o linii berlińsko-antonińskiej Radziwiłłów. Drodzy Państwo, jest to z mojej strony zrobione z premedytacją, celowo, świadomie i to jest taki troszeczkę taki moment, żeby spowodować, żeby zacząć myśleć o Radziwiłłach troszeczkę inaczej. Ponieważ do tej pory Radziwiłłów znamy jako generalnie taką linię berlińską, czyli tych Radziwiłłów, którzy tu są związani z naszymi okolicami, z naszymi terenami, znamy jako Radziwiłłów berlińskich. Ale zauważcie Państwo taką jedną ciekawą, istotną rzecz, że owszem, oni wszyscy mieszkali w Berlinie, ale jak to się stało, że oni wszyscy są pochowani w Antoninie? Generalnie uważa się, że linia jakiegoś rodu jest związana z danym miejscem, czyli musieliby urodzić się tutaj w Antoninie. No żaden z nich, żaden z Radziwiłłów, drodzy Państwo, nie urodził się w Antoninie. Żaden. Żaden też nie umarł w Antoninie. Wszyscy zostali pochowani, ponieważ życzyli sobie, żeby jednak spocząć tutaj. A dlaczego? No nie wiem, czy tutaj żeśmy przejechali już tą stronę, może dalej. Taka ciekawa rzecz, ja to z pamięci powiem sobie, bo ile rzeczy pamiętam, na szczęście jeszcze. Drodzy Państwo, w 1826 roku, po rozstaniu Elizy Radziwiłłównej z Wilhelmem Hohenzollernem, Radziwiłłowie przyjechali do Antonina. Eliza nazwała Antonin wtedy Elizium. To było takie miejsce schronienia dla nich. Dla nich to rozstanie z Wilhelmem było wielką katastrofą.
Natomiast no, uciekali od świata. Nie chcieli już się z nikim spotykać, chcieli mieć ciszę, chcieli trochę samotności, spokoju. I Antonin w tym momencie stał się takim idealnym, pięknym miejscem, odizolowanym, co prawda niedaleko od Poznania, nie aż tak daleko od Ciszycy, nie aż tak daleko od Berlina, ale w takim miejscu troszkę spokojnym, ustronnym. Stąd Eliza nazywa to miejsce Elysium. I tutaj postanowili, wtedy prawdopodobnie, tak sobie myślę, że wtedy postanowione zostało, że będzie w Antoninie zbudowana kaplica na ich doczesne szczątki. To mamy 1836 rok, gdzie ta kaplica zostaje zbudowana. Ileś osób zostaje troszeczkę później też sprowadzona, także mamy kilkanaście osób, tych ważnych Radziwiłłów, którzy tutaj zostali pochowani. Drodzy Państwo, mogli wybrać sobie miejsca ważniejsze. Berlin, Poznań, może Ołyka, grobowce rodzinne w Nieświeżu, słynna nekropolia, a oni postanowili, że jednak ta część berlińska jednak na swoje miejsce tej końcowej wędrówki na ziemi wybierze Antonin. I tutaj postanowili, że jednak zostaną tutaj. Dlatego, drodzy Państwo, ja użyłem z taką premedytacją pod tytule tego, to określenie, linia berlińsko, ale również antonińska. Z Berlina przybyli do Antonina. Tu zamknęli swoje życie, tu zakończyli swoją ziemską wędrówkę. Elysium stało się takim miejscem ich wiecznego spoczynku. Eliza Radziwiłłówna w jednym z liście do przyjaciółki pisze, że tu w Antoninie święta panuje cisza. Taki spokój, że jej dusza wypoczywa w błękitach tych wód. I prawdopodobnie to zaważyło, że jednak postanowili z dala od tego wielkiego politycznego świata, od tych ważnych politycznych wydarzeń, od tej królewskiej rodziny, królów i tak dalej, wielkich magnatów, jednak znaleźć sobie to ciche, spokojne miejsce na swoją zakończenie swojej wędrówki. Drodzy Państwo, no, żeby nie przedłużać, nie wiem jaki mamy czas, bo nasz artysta tutaj czeka. Która? Szósta. Nawet szósta jeden. Drodzy Państwo, dosłownie takim rzutem na taśmę jeszcze zrobię jedną informację, też taka dosyć istotna, ponieważ w tym roku jest dokładnie 620 lat od wzmianki o pierwszym historycznym Radziwile Krystyn Ościk z Kiernowa, bojar litewski. Drodzy Państwo, człowiek, który miał być adoptowany przez biskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąbę. Drodzy Państwo, ponad 600 lat żyliśmy w przekonaniu, że ta adopcja, czyli Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński, uczynił z Ościka szlachcicem wielkopolskim. Drodzy Państwo, w tej książce będziecie mogli się Państwo dowiedzieć, że tak nie było, że dzisiaj są bardzo duże wątpliwości. Ja poświęciłem też sporo czasu na ustalenie po raz pierwszy genealogii rodziny adopcyjnej arcybiskupa gnieźnińskiego, ponieważ arcybiskup Mikołaj Trąba, drodzy Państwo, sam był adoptowany. On pochodził z nieprawego łoża. Jego biologicznym ojcem był ksiądz scholastyk sandomierski Jakub, o imieniu Jakub. Stąd Mikołaj Trąba, arcybiskup, na drugie imię miał Jakub. To był Mikołaj Jakub z Sandomierza. Mikołaj Trąba nie nazywał się Mikołaj Trąba. Przydomek Trąba dopisano mu 20 kilka lat po jego śmierci. Także za życia on nie był tak nazywany. Czyli w tym momencie, kiedy w roku 1413 podczas Unii Polsko-Litewskiej miał adoptować Ościka, nazywał się Mikołaj z Sandomierza i był wtedy arcybiskupem gnieźnieńskim.
Ale drodzy Państwo, sam fakt, że on był osobą duchowną, blokował mu możliwość adoptowania kogokolwiek. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, był pozbawiony poprzez, że sam był adoptowany. Pochodził z nieprawego łoża, też powodowało, że miał pewne ograniczone prawa szlacheckie. W związku z tym sam otrzymał od swojego ojczyma Wilhelma z Okaliny herb trąby, ale już sam dalej tego herbu nie mógł udzielać nikomu. W związku z tym udzielenie herbu trąby Ościkowi byłoby po prostu nielegalnym działaniem. Czyli w tym momencie już jest, to jest pierwsza rzecz, która powoduje, że Mikołaj Trąba nie mógł adoptować Ościga. Tych faktów jest o wiele więcej. Natomiast kto mógł adoptować? Trzeba było najpierw ustalić rodzinę adopcyjną Mikołaja Trąby, arcybiskupa. Udało mi się, drodzy Państwo, to przesiedziałem trochę nad tym i rzeczywiście po raz pierwszy w tej książce jest opublikowana taka krótka genealogia rodziny adopcyjnej arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Do tej pory nigdzie nie znana. W tym momencie cofamy jego rodzinę, jego przodków aż o 100 lat wstecz, czyli do początków XIV wieku. I to jest o tyle istotne, że na tej podstawie możemy dopiero dojść do tego, kto ewentualnie mógł adoptować Ościga. To był najprawdopodobniej któryś z braci arcybiskupa, Jakub lub Piotr, drodzy Państwo, i Jordanowie, bo nazwisko Trąba nie istniało. To był tylko herb rodowy. Natomiast właściciele tego herbu to był ród z Małopolski, nie z Wielkopolski, gdzie herb Trąby w ogóle nie występował, tylko ród z Małopolski i nazywał się Jordanowie. Ojciec adopcyjny, czyli ojczym Mikołaja Trąby, arcybiskupa, to był Wilhelm Jordan. I tak powinien się nazywać arcybiskup. Natomiast, że był adoptowany, pozostał przy swoim imieniu adopcyjnym, czyli Mikołaj Sandomierza. Drodzy Państwo, byli bracia Jakub, przyrodni bracia Mikołaja, Jakub i Piotr. I to są najprawdopodobniej autorzy adopcji Ościga. A problem też wynika z tego, że przy polskim akcie Unii Polsko-Litewskiej nie ma pieczęci z herbem Trąby. Przy litewskim akcie Unii Polsko-Litewskiej ta pieczęć jest. W tej książce będziecie mogli Państwo zobaczyć po raz pierwszy też rzeczywistą, prawdziwą, oryginalną tą pieczęć spod aktu polsko-litewskiego. Natomiast co się stało z pieczęcią pod aktem polskim? Tutaj ja dzisiaj powiem to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że sami Radziwiłłowie dopuścili się pewnego oszustwa, ponieważ od połowy XVI wieku za sprawą Zygmunta Augusta, syn Bony, pamiętacie Państwo, Barbara Radziwiłłówna i tak dalej, polecił, przekazał Mikołajowi Rudemu i Mikołajowi Czarnemu, dwóm stryjecznym braciom, opiekę nad dokumentami Unii Horodelskiej. Oni dostali w swoje ręce ogromne dokumenty, ogromną spuściznę. Dzisiaj historycy ciągle wynajdują jakieś akta, jakieś dokumenty, które z tego czasu, które okazują się falsyfikatami. Czyli Radziwiłłowie, przepraszam za kolokwializm, kombinowali coś przy tych aktach. Próbowali coś tam, no coś tam zrobić pod siebie. Mieli ogromne ambicje stać się książętami. Mieli ogromne ambicje, no wiadomo, swój ród wiązać z prymasem Polski, to jest coś. Czyli warto, żeby to podkreślić i utrwalić. Ale drodzy Państwo, cały trik polega na tym, że pod aktem litewskim jest herb Trąby z napisem w otoku Krystyn Ościg, Krystynas Astygas. Natomiast pod aktem polskim, w tym miejscu, gdzie powinien być herb Trąby,
czyli na piątym miejscu, bo taka była zależność, był zupełnie inny herb, nieznanego rycerza. Ale co ciekawe, pieczęć pod aktem litewskim serbem trąby i pieczęć pod aktem polskim ma kolor brunatny, czyli jest dokładnie zrobiony z tego samego wosku. Czyli ktoś sobie wykombinował, że weźmie tą pieczęć polską, przebije, jakimś wyciśnie sobie innym herbem i w tym momencie nie będzie wiadomo, czyj to herb. Okazuje się, że tej postaci w ogóle nie było na zjeździe horodelskim. Także zupełnie nie wiadomo, skąd pieczęć. A po co to było? Ponieważ na oryginalnej pieczęci znajdowało się imię tego, który adoptował Krystyna Ościga. Radziwiłłowie sami postanowili zatrzeć te ślady, żeby nikt nie doszedł nigdy do tego, kto to był. Bo drodzy Państwo, Piotr Jordan, czy Jakub Jordan, przyrodni bracia prymasa, no to są zawsze przyrodni bracia. Więc lepiej, żeby wszyscy myśleli, że jednak to był arcybiskup Gnieźnieński, zwierzchnik kościoła w Polsce, późniejszy prymas, Mikołaj Trąba. I w tym momencie już tutaj troszeczkę Radziwiłłowie no, mocno sobie przekombinowali sprawę. Dużo jest, ogromna ilość jest takich nieścisłości. Dzisiaj mamy mało czasu niestety, musimy kończyć, ale dzisiaj mamy mało czasu, żeby te wszystkie nieścisłości rozwinąć. Dlatego, drodzy Państwo, kończąc, ja zapraszam do lektury tej książki. Tam to wszystko jest opisane, tam możecie Państwo zobaczyć oryginalne dokumenty, tak, które zostały znalezione w archiwach. Tam możecie Państwo zobaczyć po raz pierwszy reprodukowaną pieczęć Krystyna Ościga. Jeden, jedyny raz udało się ją wydobyć, znaleźć. Może nie jest genialnej jakości, ale warta była publikacji, warta była oszukania i warta była pokazania, przynajmniej w tej książce. Drodzy Państwo, przepraszam, może to długo trwa, ale no, o Radziwiłłach jak ocean, można bez końca. Można bez końca, tacy pasjonaci po prostu mają niestety tą wadę w sobie, że mogą gadać i gadać. No i okazuje się, że godzina to jest po prostu chwila i moment. Bardzo dziękuję za przybycie, za przyjęcie naszego zaproszenia. Zachęcam do kupna książki, do nabycia jej. Jest tutaj dostępna. Jeszcze raz przepraszam, że nie mogę podpisywać osobiście, ale autograf tej książce jest oryginalny, prawdziwy, z czasów, kiedy jeszcze pisałem dobrze. Dziękuję bardzo Państwu. Bardzo dziękujemy za no, niezwykle ciekawe informacje, no, stawiające pewne rzeczy rzeczywiście na głowie, no ale to historycy no, rzeczywiście od czasu do czasu przewracają nas do pewnego porządku, bo fabularyzowanie rzeczywistości to prędzej czy później się mści jednak, a oni mają bat właściwy w postaci cierpliwości i rzeczywiście dociekliwości w badaniu źródeł. Także bardzo dziękujemy. No tutaj przywołanie nazwiska Józefa Władysława Krogulskiego, młodszego kolegi, można powiedzieć, o 5 lat Fryderyka, jest bardzo znaczące, bo gdy idzie o poziom artystyczny, to w tamtych latach Krogulski rzeczywiście był objawieniem jako koncertujący pianista, zapewne jako no, cudowne dziecko, cudowny wirtuoz. No, w wieku kilkunastu lat w tym Poznaniu mógł się pojawić i dać rzeczywiście sensacyjne recitale. No, żył bardzo krótko,
bardzo krótko żył, no tarnowianin w ogóle z pochodzenia, kompozytor. I tam w Tarnowie właśnie dokładnie 3 lata temu przypomniano sobie o Krokulskim i jest nawet międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Józefa Krokulskiego. Także ta wiedza ciągle się wzbogaca, no a ta pianistyczna w szczególności jest nam bliska, nie tylko z uwagi na nasz przepiękny festiwal, ale również z powodu tego, że oto za chwilę dla Państwa wystąpi pianista. A pianistą tym jest Jan Jakub Zieliński, który już pokazał się na turnieju w tym roku i zdobył Grand Prix. Urodził się w Warszawie, ależ wcześniej wyjechał z rodzicami do Francji, gdzie odbył regularne studia, właściwie no, przeszedł kształcenie w zakresie no, pianisty wirtuoza, doszedł do szczebla średniego, by przyjechać do Warszawy, do naszego uniwersytetu w tej chwili imienia Chopina, by pod kierunkiem Janusza Olejniczaka no, już szlifować ten nie wiem, poziom wirtuozowski, no, taki umożliwiający mu koncertowanie na poważnych estradach, co zresztą czyni. Bo występuje oczywiście na festiwalach, występuje w koncertach we Francji, także i u nas się pojawia, a za chwilę no, zagra w ważnym dla nas przecież programie, bo to mamy podsumowanie 40. festiwalu, czyli epilog. Program, jak Państwo widzą w swoich publikacjach, ale no jeszcze pokrótce przedstawię, jest bardzo ciekawy, odpowiedzialny, bo nasz młody artysta bierze tutaj na warsztat 2 bardzo poważne sonaty fortepianowe. Sonata to jest okazała forma, można powiedzieć, że korona twórczości każdego kompozytora, także symfonik powinien zawsze napisać symfonię, a kompozytor zajmujący się na przykład muzyką solistyczną no, powinien zawsze mieć w swoim dorobku sonaty, tak jak to po Bożemu zrobił Ludwig van Beethoven i ma 32 sonaty, co uważane jest za muzyczną Biblię dla pianistów. Więc mówimy o sonatach i Jan Jakub Zieliński jako pierwszą zagra sonatę Ludwiga van Beethovena z tego rzeczywiście imponującego zestawu 32 sonat. Będzie to bardzo słynna, piękna, romantyczna sonata księżycowa. Sonata księżycowa, op. 27, numer 2. No, później będzie sonata bemol Fryderyka Chopina. Od razu powiem, że mamy tu dwa przykłady, tak, sonaty, czyli tej bardzo ważnej formy, która wychodzi poza schemat ustalony przez klasyków. To też była pewna żelazna zasada, żeby sonata właściwa składała się z 4 części. Najpierw najbardziej rozbudowana część pierwsza w tempie szybkim, 2 wyraziste tematy, zderzone przetworzenie, repryza. To bardzo precyzyjnie wszystko musiało być. Następowała później część powolna, odprężenie, właśnie jakieś andante, czy też adagio. Część trzecia, lżejsza, w tych wczesnych klasycznych był to menuet, a później ewentualnie scherzo. I czwarta w formie ronda, to znaczy był wyrazisty jak gdyby refren, który powracał, a pomiędzy tymi refrenami jakby kuplety. No ale najpierw Beethoven, a później Chopin sobie troszeczkę no może nie zażartowali, ale uznali, że takie sztywne zasady ich za bardzo krękują i tę formę taką no, namaszczoną, można powiedzieć, czy podręcznikową przełamywali. A w jakiś sposób to się po prostu przekonały. Więc w tej księżycowej sonacie Beethovena mamy takie przełamanie, bo powinny być 4 części, a są tylko 3. I zaczyna się właśnie od takiego bardzo pięknego, powolnego fragmentu. No, szanowni Państwo, my to wszyscy znamy. Ja myślę, że byśmy od razu mogli też zaśpiewać pierwszą część sonaty księżycowej. Adagio sostenuto, czyli powoli, ale powstrzymywane. No więc, gdyby tak to przeanalizować, co ten Beethoven tutaj zrobił z tą sonatą? On po prostu z tych 4 części wyrzucił tę pierwszą z 2 tematami i od razu zaczynał od drugiej. Od powolnej, prawda? Później będzie skoczny, już nie menuet, ale taki błyskotliwy scherzo w tempie allegretto i oczywiście finał, bardzo, bardzo taki wirtuozowski, mocny, prawda? Więc zamiast 4 części będą 3 części. I oto właśnie pewne innowacje, które wprowadza w swoich sonatach
Ludwigem van Beethoven. Ostatnie sonaty to już zupełnie można powiedzieć, że to jest wyjście no, bardzo daleko w te obszary, przede wszystkim adagiowe. Co to znaczy adagiowe? Są to rozmyślania, wielkie, długie płaszczyzny, niekończące się, no ale to jest późny Beethoven. My jesteśmy tak mniej więcej w okresie środkowym, a utwór pochodzi dokładnie z roku 1800. I tak to wtedy on komponował tę sonatę księżycową. No liczył lat 30. To już objawiały się te sprawy z jego słuchem. No i po tych problemach pojawia się kolejny obraz. A my słuchamy tej sonaty księżycowej. No pierwsza część, dlaczego księżycowa? Bo podobno w tej muzyce słyszymy, jak gdyby słyszymy, to jest ważne, słyszymy poświatę księżyca. Szanowni Państwo, to jest niezwykłe. Usłyszeć w utworze muzycznym poświatę księżyca odbitą taką na tafli jeziora. Ale to nie jest wymysł Beethovena, to wydawcy jego nut chcą zmienić, no, że tak powiem, duże zainteresowanie. Takie tytuły potrafili nadawać na stronach tytułowych właśnie niektórym utworom, za co pewnie Beethoven by ich, nie wiem, nawet wymyślał. No ale marketing to marketing, co nie zmienia faktu, że sonata księżycowa jest jednym z najsłynniejszych utworów w takiej przełamanej troszeczkę już formie sonatowej. Zatem zapraszamy tutaj do nas młodego artystę. Przypomnę, jest nim Jakub Zieliński, który w tym roku zdobył Grand Prix na naszym turnieju stypendystów zagranicznych o nagrodę imienia księcia Antoniego Radziwiłła. Antoni 2021.